witam was serdecznie w kolejnym odcinku vloga. Przez chwilę, tak jak było widać, miałam kryzys z nagrywaniem, kryzys z czytaniem i staram się to zwalczyć obecnie, w tym momencie, w którym jestem, staram się to zwalczyć i w końcu wyjść ze stoju czytelniczego, który mam wrażenie, że od początku tego roku jest taki... Trochę jest, trochę go nie ma. Kiedy już myślę, że z niego wyszłam, to nagle znowu nie czytam przez... Hello. Co ty masz przez twój w okresie marcowo-majowym? You think so? Tak. Mi się wydaje, że ja mam osobiście teraz przestój przez po prostu zmianę trybu życia, jakby tego, że po prostu moje życie się zmieniło od listopada, odkąd zaczęłam pracować full time. I od tamtego momentu, jeszcze ten listopad i grudzień nie były takie złe, ale mam wrażenie, że już od stycznia po prostu wpadłam w ten taki wir 9 to 5 i nie jest tak łatwo po prostu, kiedy do tej 16-17 nie mogę robić nic, jakby nie mogę czytać, nie mogę nagrywać i wtedy ciężko jest cokolwiek robić. No wiadomo, że mogę nagrywać w weekend, ale w weekend też czasem totalnie odpoczywam i nie czytam w ogóle. Więc jakoś tak, no nie wiem, mam wrażenie, że to jest na pewno tym spowodowane, ale jak już wejdę, powiedzmy, i się do tego przystosuję i się przyzwyczaję, to myślę, że jakoś to przejdzie. No ale zobaczymy. Wydaje mi się też, że jak wpadasz w taką stagnację, w sensie nie tylko czytelniczą, ale właśnie taką ogólną, to też później trudniej z tego wyjść. Jak już wyjdziesz, to jest lepiej. Tak, no i też, że te dni wszystkie wyglądają tak podobnie, jakby po prostu się jest w jakimś tam, nie wiem, wiecie, takim... że każdy dzień wygląda praktycznie tak samo, dopiero jak dochodzi się do weekendu, to zaczyna się robić cokolwiek i ja wtedy tak w 100% staram się korzystać z tego weekendu, ale postaram się to zmienić. Też szczególnie, że już teraz no, jest ciepło, dużo już wychodzimy na dwór i też jest dłużej jasno, więc to też mi pozwala po prostu, żeby bardziej mieć tą przestrzeń do nagrywania po południu. No ale tak, w tym filmiku robimy vloga z weekendu, bo jest piątek, popołudnie, czyli mój ulubiony czas na całym świecie. Piątek, popołudnie i sobota. I w sumie niedzielę też lubię, ale nieważne. W każdym razie w tym weekendowym vlogu postaramy się wbić w ten czytelniczy rytm. Mam nadzieję, że mi się uda, bo w tym, jakby w ten weekend postaram się nie odkładać totalnie czytania na taką jakąś ostatnią, na ostatnie miejsce, powiedzmy, mojego relaksu. I wzięłam sobie czytnik, zaczęłam czytać Kompleks grzecznej dziewczyny. Ja mam nadzieję, że ja wam pokazywałam w ogóle mój nowy czytnik, bo nie wiem sama. Ale mam nowy czytnik, dostałam go na urodziny. I to jest Pocketbook Verse Pro, więc jest troszkę lepszy niż ten, co miałam wcześniej, czyli Pocketbook TouchLux 5, tak się nazywał. W sensie jest z tych takich trochę tam wyżej, tak mi się wydaje, ale też jest malutki i też jest fajniutki, podobno jest trochę wodoodporny, coś tam, nie wiem, w każdym razie mam wrażenie, że ma troszeczkę bardziej wyraźny ekran i szybciej działają, bo ten jest strasznie tak wolno, jakby się wszystko ładowało, jak klikam, a ten jest trochę szybszy, więc to jest fajne, ale tak, Kompleks grzecznej dziewczynki, Elle Kennedy, stwierdziłam, że wrócę do korzeni, czyli po prostu do romansów, bo jak chcę wyjść ze stoju albo, no nie wiem, do czegoś się zachęcić, to jednak myślę, że romanse to jest to, no bo od tego tak naprawdę zaczęłam bardzo, bardzo dużo czytać, to wiadomo, od romansów, dlatego mówię, że czas na powrót do korzeni, czas przeczytać romans i to jeszcze Elle Kennedy, ja bardzo, bardzo lubię serię Off Campus, szczególnie pierwszą książkę, więc to jest jakaś inna seria, nie wiem jak się nazywa, ale wiem, że akcja dzieje się w wakacje, w takim okresie, może nie w wakacje, ale w takim okresie cieplejszym i to jest jakieś nadmorskie miasteczko, takie mniejsze, w którym jakby bogatsi ludzie, do którego bogatsi ludzie przyjeżdżają i wiecie, spędzają tam powiedzmy ten okres właśnie ciepły. Lokalsi pracują i jakby nie są zadowoleni z tych takich bogaczy, którzy tam wlatują jachtami i wiecie, są just annoying. Tak to wygląda, właśnie nasz główny bohater to jest taki lokals, a dziewczyna główna to jest właśnie taka z bogatszej rodziny i ona akurat tam przyjechała na studia, więc...
Ale ogólnie sam pomysł jakby jest fajny i podoba mi się cały jakby o co tam chodzi. Nie chcę za dużo zdradzać, bo ja fajnie sobie poznaję to, co tam się zaczyna dziać jakby z samego czytania i myślę, że trochę jakbym, nie wiem, powiedziała jeszcze więcej, to już by trochę na pewno zepsuło sam początek, ale i tak bardzo fajnie mi się to zaczyna. No i tak jak mówię, zaczynam od Elle Kennedy, mam nadzieję, że będzie szło tylko lepiej. Słucham też jeszcze innej książki, ale to powiem wam w... To już wam powiedziałam w poprzednim vlogu, ale muszę po prostu ją dokończyć i chciałabym dorzucić do tamtego vloga, bo zostało mi bardzo mało, więc jakby don't mind. A zobaczymy, co będę dalej czytać, mam nadzieję, że to mi się uda skończyć. To się musi mi się udać skończyć w ten weekend i coś dalej, mam nadzieję, że też będę czytać. Osiunio! Dzisiaj idziemy sobie do parku posiedzieć i poczytać pewnie, ale ważne, żeby posiedzieć, bo się zrobiło czyste niebo i bardzo ciepło, więc such a slay. A oglądam filmik na YouTubie. Ale tak, mam nadzieję, że spodobał wam się filmik i że uda mi się w końcu wyjść z tego zastoju. Błagam. Błagam. Ale u nas teraz w jednej kawiarni jest happa z maczy. Jest matcha z happy, więc jest mega dobra i slay. Później wygląda jakby się zaczął. Jest nad on. Później ma sekarek epizod, jak zawsze. Łosiunio! Spring rollsy, które się trochę rozwaliły, but anyway. Ja mam jeszcze maczę, która siedzi w bucie. Książka ma 327, więc jakby mogę zrobić update. Na razie jest ok. Przed chwilą właśnie pisałam mojej koleżance, że jest całkiem spoko, nie mam jakichś większych reakcji. Ogólnie widziałam na Goodreadsie, że ocena to jest 3,5, więc to jest moim zdaniem dość słabo, jak na jakieś tam romanse, bo jak jednak widzę, że coś jest mniej niż 3,8, to już się tak trochę zastanawiam, bo no nie wiem, jednak jak są takie jakieś bardzo fajne romanse, to mają wyższe te oceny, bo jakby ludzie are having so much fun. A tutaj jest jakby ocena niższa, no ale... You know, jakoś trzeba żyć. Ogólnie jest spoko, rozwija się to fajnie, powiedzmy, że jest fajna taka dynamika, ale też powiedzmy czasowo jest to fajnie rozłożone, że jest ta setna strona, już coś się dzieje. Ale też nie ma takiego przesytu, że potem może być tak, że będzie totalnie nudno, więc zobaczymy. Rozwija się to fajnie, ale nie wiem, jak będzie dalej. Te 327 stron, myślę, że to też jest taka spoko długość romansu, a nie jakieś 500 i potem przez 200 się nic nie dzieje. Więc mówię, na razie jest fajnie, zobaczymy, jak będzie dalej. Jestem ciekawa, jak już dojdę do połowy, jakie będę miała odczucia, ale no mam znać pewnie znowu po 100 stronach. Ale póki co chce mi się czytać, czyta mi się to dobrze. Nawet właśnie nie patrzę na strony, na której jestem, a to jest niesamowicie przecudowny znak, bo ostatnio ciągle patrzyłam na strony i
miałam poczucie, że tak czytam, ale czy to jest dla przyjemności, czy jednak chcę się trochę zmusić, to nie mogłam tego rozróżnić, więc nie wiem. A tutaj naprawdę czyta mi się dobrze. Dobrą decyzję podjęłam, że wzięłam coś od Elle Kennedy, bo mam wrażenie, że jej książki są pisane tak mega luźno, mega przystępnie i też mega przyjemnie, więc jakby jest okej. Okay. Powiem tak, wybór był dobry, zobaczymy jak ogólnie ta książka. Ja myślę, że to będzie takie coś trzygwiazdkowego, takie spoko po prostu, ale taki spoko właśnie trochę wakacyjny, trochę letni, ale nie jakiś taki mega też, bo to już chyba się dzieje jak rok na uczelni się zaczął, więc to już nie wiem, bo jest jakiś wrzesień albo coś takiego, ale jest dalej ciepło, więc... Wczoraj uważam, że bardzo dobrze szło mi czytanie, I'm not gonna lie. Jestem na prawie 200 stronie i dalej jest fajnie, dalej jestem zadowolona z tego, jak idzie akcja. Już w ogóle stała się taka rzecz, że bardzo się cieszę, że tak się stało i że jakby główny bohater powiedział takie rzeczy. Bardzo się cieszę, chociaż jestem pewna, że jakby third act conflict się zadzieje, wiadomo z jakiego powodu, myślę, że tutaj. I... You know, ale i tak uważam, że na razie jest spoko i powie się dobrze. No mówię, na razie to jest takie 3,5 gwiazdki, tak mi się wydaje, bo jest fajne, ale to nie będzie jakiś taki romans, o którym będę jakoś mega długo pamiętać i no nie wiem. Po prostu jest spoko na przeczytanie teraz. Bardzo się cieszę, że sięgnęłam po tą książkę w tym stanie, w którym jestem, bo czyta się mega szybko. Jest taki typowy właśnie, jak przy tych innych książkach Elle Kennedy, taki styl, który jest bardzo przystępny, tak jak mówiłam, nie patrzę się, na której jestem stronie i w ogóle dzisiaj rano troszeczkę poczytałam. No i do tego doszłam mniej więcej do 200 strony, tam chyba jakoś po 180, więc już minęłam połowę wcześniej. No i tak, i wydaje mi się, że dzisiaj powinnam skończyć tą książkę, a teraz idziemy na grilla. Idziemy robić grilla sobie. Ale szykuję rzeczy. Ale jedziemy no, w takie miejsce, gdy można robić takie małe grilla. Mamy takie, wiecie, jednorazowe. I będziemy robić, więc I'm happy. Nie poszłyśmy w majówkę, bo w majówkę jakby majówka była kajarek i jakby... Więc nie zrobiliśmy żadnego grilla w majówkę, więc robimy teraz. Pogoda jest taka średnia, ale podobno ma wyjść słońce i teraz widzę, że chmury zaczynają się przerzedzać, co jest dobre. A tak to w sumie sprzątałyśmy w szafie dzisiaj, which is... Nie skończyłyśmy jeszcze, została nam jedna część, bo mam tak trzy części. Została jedna, ale to myślę, że na spokojnie dzisiaj to ogarniemy. Ale tak jest sukces, bo zbierałyśmy się do tego lata już. Nie no, ale jakieś, nie wiem, 2 miesiące myślę, że śmiało się do tego zbierałyśmy. Więc słuchajcie, successes. Wracam do czytania. Szafa posprzątana. Wysadne porządki, core. Łasiunio jest excited, że idziemy. Łasiunio, gdzie będziemy iść? Co, proszę? Oczywiście matcha run. Kiedy ma strawberry matcha. Po prostu matcha. No i tak. Bo inaczej byśmy nie dały rady przecież. Śliczne miejsce, ale kawałeczek od nas jest ognicho wielkie i jest disco polo i topa, więc you know. Ale i tak jest mega ładnie, szczególnie jak słonko wyjdzie. Widzieliście na pewno przed chwilą, na przepisach jest. Ja mam ze sobą czytnik, ale pokażę wam, co Kadeł doczytać, bo powiedziała, że też chce poczytać. Ja kiedy wcisnę komuś do jaj, mówiłam wam chyba tego, ale moja obsesja obecnie to jest Chapel Run, oczywiście. Jakby, how can you not be obsessed with her? Nic praktycznie innego nie słucham. Nawet Tortured Poets Department nie jest tak słuchane jak Chapel Run right now.
Oczywiście mam obsesję też, bo jakby mam wrażenie, że dawno nie update'owałam jakby co słucham i co lubię. I I love her. Ona jest idealna po prostu we wszystkim, co robi. Oczywiście też mam mi obsesję na punkcie Renee Rapp i Tolle Bird. Jak nie będę otwierać na Billie, to I'm upset. Nawet nie wiem, czy mówiłam, ale kupiłyśmy bilety na dwa koncerty Billie w Krakowie. So... Nie, ale nie wiem, jak to otwiera, zobaczymy, ale mam nadzieję, że fajnie jakby Renee, bo ludzie by chcieli i jakby ja też bym chciała, ale mi się wydaje, że Billie weźmie kogoś takiego, nie wiem, kogoś nieznanego w ogóle, ale jakby support little gays, Billie. Jakby support the queers. Więc mam taką cichą nadzieję, że coś fajnego się zadzieje. Ale no, obsesja moja przeogromna to jest właśnie Chapel, ale to jest przeogromna obsesja obecnie i słucham constantly. Jakby Good Luck Babe nie wychodzi, to jest głośniczek. I teraz chyba ci my kink is karma, więc to się nie leci, bo nagrywam, ale jak nie nagrywam, to leciało. Więc taki update. Klaudia sobie poparzyła rękę w zeszłym roku, jak robiłyśmy s'mores i teraz mam bliznę. Masakra. Na vlogu, ja patrzyłam ostatnio i na vlogu, jak byliśmy nad jeziorem w zeszłym roku, to myślałam, że tam coś jest na ten temat, a nic na ten temat nie ma, a takie rzeczy się stały. Nie było co. Hello, witam się z wami już w niedzielę. Don't mind, to jest po sprzątaniu szafy, rzeczy do sprzedania. Ale idziemy zaraz na śniadanie. Potem jadę do kawiarni chyba poczytać, więc na pewno skończę książkę. Zostało mi jakieś niecałe chyba 100 stron, jestem jakoś na 250 stronie. Jakby such a sly, dobrze mi idzie czytanie i naprawdę czytać tę książkę dobrze, więc jakby I'm very excited. Dalej moje odczucia, mam wrażenie, że się nie zmieniły, dalej mi się podoba, dalej uważam, że to jest taka spoko, luźna książka. Zobaczymy, jak ta końcówka będzie rozegrana, bo to też myślę, że będzie ciekawa. Ale tak, muszę też wybrać sobie chyba jeszcze jedną książkę, bo jeżeli będę w kawiarni, to przez dłuższy czas, bo raczej tam będę dość długo, bo Klaudia coś musi załatwić, a ja będę w kawiarni. To myślę, że coś jeszcze muszę sobie wziąć, w sensie pobrać na czytnik, bo nie wiem, co jeszcze będę chciała czytać. Więc jestem zadowolona, jak idzie ten weekend. Ogólnie jest też dzisiaj śliczna pogoda, ale niestety nie wiem, czy uda się pójść na spacer or anything, ale i tak. Such a slay. Mój ulubiony type of weekend, czyli kiedy nic nie trzeba robić konkretnie, po prostu vibe'em. No i tak. That's all. Not an update. Byłyśmy jeszcze na spacerze i posiedzieć w parku, as you'll see. Nie wiem, jakby czy było widać, ale skończyłam Kompleks Grzecznej Dziewczynki, tak mi się wydaje, że ta książka się nazywa. I było bardzo spoko, naprawdę mam same pozytywne odczucia co do tej książki, ale to nie będzie nic mojego jakiegoś ulubionego, więc nie wiem, takie 3,5 gwiazdki wydaje mi się, że to będzie.
A naprawdę czytało się dobrze, nie patrzyłam na strony, jakby podobał mi się pomysł i podobało mi się też jakby wykonanie, bo oni się zeszli też troszeczkę wcześniej w książce, jakby w trakcie, nie jakoś mega pod koniec, tylko jakby no już tam się coś działo wcześniej. I ja mówiłam to wcześniej, że nie przepadam za tym, bo często potem robi się po prostu nudno i jakby nic się nie dzieje. A tutaj rzeczywiście to wszystko miało sens, jakby działo się dobrze, więc spoko romans, taki typowo na rozluźnienie, na właśnie jak macie zastój albo coś takiego, to będzie spoko, bo czyta się bardzo dobrze, ale no właśnie to Pióro El Kennedy mam wrażenie, że jest mega lekkie i mega przyjemne do czytania. Ale zaczęłam. Miłość i inne słowa. Oh my god. Ja czekałam na tą książkę przeokrutnie i chciałam już ją czytać wcześniej, jak wyszła, ale ona ma taki bardziej, wiecie, wakacyjny klimat, więc czekałam, aż będzie cieplej i teraz po prostu zobaczyłam ją na Legimie i takie muszę. I no jakby jak czytałam każde kolejne lato, to wszędzie były opinie, że to jest dosłownie kopi w klej Miłość i inne słowa, ale jakby, bo Miłość i inne słowa, z tego co wiem, było pierwsze za granicą, chyba 2018 wyszło, a każde kolejne lato 2022, tak mi się wydaje, więc no tam to było później. I rzeczywiście, naprawdę jest praktycznie kopi w klej, ale chyba tutaj w ogóle bardziej mi się podoba główna bohaterka, bo w każde kolejne lato ona aż tak mnie nie zachwycała, ale tutaj jest super, jakby Elliot też jest super, więc no czyta się to wspaniale. Ja wiedziałam, że na pewno mi się to spodoba, bo no jak ludzie mówili, że kopiuj w klej każde kolejne lato, a każde kolejne lato to jest mój chyba drugi ulubiony wakacyjny romans, więc już jestem na 90 stronie, bo po prostu leżałam w parku i tam na czytniku, bo co, w ogóle też nie patrzę na strony i tak się cieszę, że to wzięłam, bo myślę, że to może absolutnie przywrócić mi chęć do czytania. Świetny to był wybór i ja już wiem, że będę polecać tą książkę, bo co, jeżeli lubicie każde kolejne lato, no to koniecznie czytajcie Miłość i inne słowa, bo jakby it's the same thing. Oczywiście, jeżeli wam to nie przeszkadza, bo mi absolutnie to nie przeszkadza, że to jest praktycznie kopiuj w klej. W sensie słabo dla autorek, Miłość i inne słowa, że ktoś jakby napisał książkę bardzo, bardzo podobną do ich, bo Christina Loren to są dwie autorki. Ale i tak bardzo mi się podoba. Też widziałam, że w końcu wyszła ta druga książka Carly Fortune, czyli Podkaż mnie nad jeziorem? Tak mi się wydaje, że to się nazywa. To jest właśnie autorki Każde kolejne lato, druga książka, ale za granicą opinie tego były bardzo słabe, więc nie wiem jak będzie, ale widziałam u nas, że chyba nie jest tak źle, więc zobaczymy. Na pewno ją sobie kupię fizycznie, żeby mi pasowała tam do Każde kolejne lato, ale ją chyba sobie zabiorę nad morze, bo będziemy jechać pod koniec miesiąca nad morze i wtedy sobie chyba ją zabiorę, bo też czytałam Każde kolejne lato nad morzem, więc anyway. Mój rant w każdym razie. Kompleks grzecznej dziewczynki. Podobało mi się, było fajnie. Polecam jak najbardziej. A Miłość i inne słowa, podejrzewam, że to może być jeden z lepszych romansów, więc poniedziałek, ale przychodzę do was z update'em Miłość i inne słowa. Ja słowami nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo uwielbiam tą książkę, jak bardzo absolutnie myślę o niej cały czas. Wiadomo, dzisiaj pracowałam, więc nie mogłam czytać, ale zostało mi chyba 90 stron do końca i po prostu teraz, jak już jestem po pracy, siadam i czytam. Dzisiaj też idę na pilates, więc mam nadzieję, że przed pilatesem zdążę, a jak nie, no to wieczorem, ale po prostu cały czas myślę o tej książce, nie mogę, dosłownie nie mogę przestać. Jeżeli lubicie Każde kolejne lato, to będzie absolutnie wasza miłość. Jeżeli lubicie książki Emily Henry, to też myślę, że wam się to spodoba totalnie, bo to jest właśnie w takim stylu też ludzie, których spotykamy na wakacjach, czyli właśnie friends to lovers na przestrzeni lat, kiedy coś tam się działo, ale po prostu
Nie spodziewałam się szczerze tego po Christinie Loren, chociaż widziałam naprawdę, naprawdę dobre opinie o tej książce, ale nie spodziewałam się, bo jak czytałam inną książkę Christiny Loren, to jednak to była taka bardziej luźna podróż poślubną czytałam i czy coś jeszcze czytałam? Na pewno podróż, Boże, podróż nieślubną, tak mi się wydaje, że to się nazywa. No to jest takie, w sensie to było takie bardziej luźne, takie, you know. A tu po prostu jak przepięknie historia głównych bohaterów jest opowiedziana. Ja po prostu nie mogę. Chyba nawet nie powiedziałam, o czym jest ta książka. To jest historia Macy i Eliota. Macy ze swoim tatą wprowadzają się na wakacje do takiego domku w takim nadmorskim miasteczku i ten tato po śmierci właśnie mamy Macy uzbierał pieniądze i kupił taki letni domek. Bo ta mama zostawiła listę rzeczy, które jakby chciałaby, żeby on w taki sposób wychowywał właśnie Macy i kazała mu znaleźć jakby takie miejsce, które daje trochę dystansu, jeżeli będzie ciężko w szkole albo coś takiego i on to wziął bardzo dosłownie i kupił domek nad morzem. I obok w domku mieszka właśnie Elliot ze swoją dużą rodziną i w ogóle. No i przez chyba 5 lat każde wakacje Macy spędza w tym domku wraz z Elliotem, bo oboje uwielbiają książki, uwielbiają czytać i w ogóle. Między nimi zawiązuje się oczywiście przyjaźń i taka dziecięca przyjaźń przechodzi już później w coś romantycznego, ale coś się dzieje, nie wiemy co się stało. Oni przez 11 lat później nie mają kontaktu. No i potem po tych 11 latach widzą się ponownie i... No i tak. I... Chyba jeszcze nie przeżyli tych uczuć, nie wyleczyli się z tego i jest jak jest, pomimo tego, że Macy ma brać ślub z kimś innym, to jednak jakby jest jak jest. Więc mamy dwie linie czasowe, mamy właśnie jeden rozdział mówiący na przykład o tym, co się dzieje teraz, a potem kolejny rozdział wracający do tego, co było kiedyś i tak cały czas zbliżamy się do tego, co się stało, że oni przez 11 lat nie mieli kontaktu. No taki sam jakby core był w każde kolejne lato i w sumie ludzie, których spotykamy na wakacjach, też to tak wyglądało, że były pokazywane wakacje co roku i jakby dwie linie czasowe. No ale jednak każde kolejne lato i Miłość i inne słowa są bardzo, bardzo podobne. Ludzie, których spotykamy na wakacjach są jakby inni, inny jest trochę ten premise i w ogóle, a tutaj są tacy typowo dziecięcy, jakby przyjaźń dziecięca, przeobrażająca się w bardziej relację romantyczną i co roku te wakacje w domku jakby the same thing. Ale jak przepięknie jest powiedziana ta historia, po prostu jaki Elliot jest miś po prostu taki, że I can't even. Jestem absolutnie zakochana w tym, jak ta historia jest pokazana. Kiedy ja mówię, że ja chcę przeczytać romans, to jest to. To jest coś takiego. Absolutnie to nie są jakieś takie książki, nie wiem, tylko to ma być piękna historia, po prostu w której ja będę się co chwilę uśmiechać, giggle my feet i po prostu i będę przeżywać, bo oczywiście nie mogę się doczekać, aż dojdziemy do tego, co się stało, nie mogę doczekać się, aż to się zakończy. Wiadomo, to jest romans, więc zgaduję, że dramatycznego zakończenia nie będzie, mam nadzieję przynajmniej, bo jak będzie, to nie wiem, co zrobię, to be honest. Ale no po prostu jestem absolutnie zakochana w tej książce i nawet nie umiem słowami dosłownie wyrazić tego, jak bardzo się cieszę, że teraz zaczęłam ją czytać, kiedy jestem w zastoju, bo absolutnie, absolutnie to wzbudziło we mnie tę taką miłość do czytania znowu, to takie, że ja wracam do książki, że ja myślę o tej książce i jakby, jeżeli macie polecenia takich romansów w tym stylu, to proszę, proszę, dajcie mi to, ale to musi być tak wykonane, jak właśnie Miłość i inne słowa, każde kolejne lato, ludzie, których spotykamy na wakacjach. Jeżeli to będzie wykonane, chyba też zaczęłam czytać coś takiego Infinity Between Us w zeszłym roku i to totalnie nie się działo, it wasn't a vibe, ale też był taki sam jakby pomysł. Więc no, jeżeli macie dobrych książek polecenia takich, to ja absolutnie przyjmę, albo po prostu romansów, które jakby są dobre i są przyjemne. No ja po prostu jestem tak zakochana, że I can't. Zostało mi te 90 stron. Na pewno to dokończę i
dogram wam finalny update, bo po prostu no nie wytrzymam, jak tego nie skończę i też chciałabym, żebyście mieli moją finalną opinię w tym vlogu, ale przeogromnie się cieszę, że sięgnęłam po tą książkę i chciałabym ją mieć fizycznie, ale ogólnie polska okładka mi się nie podoba, jest jakaś taka... Ale podoba mi się, chyba to jest... Nie wiem, co to jest za wydanie. Chciałam powiedzieć, że UK, ale sama nie wiem. Jest jedno wydanie, które bardzo mi się podoba. Wstawiłam gdzieś okładkę. Jest przepiękne, ale no... No na pewno jakieś wydanie sobie będę chciała kupić, ale mówię, no to polskie mi się nie podoba, więc raczej z tego zrezygnuję, może po prostu właśnie po angielsku, bo... Ja muszę mieć tą książkę, no to jest coś wspaniałego. Myślę, że jeszcze kiedyś ją sobie przeczytam. Uwielbiam. I to, ta książka sprawiła, że mam ochotę w tym momencie iść i kupić Happy Place, bo to są właśnie takie odczucia, jakie ja mam przy czytaniu książek Emily Henry, kiedy chodzi o coś więcej niż o sam ten romans między bohaterami, tylko po prostu jest tak jakoś... Nie wiem, te książki mają coś w sobie więcej dla mnie i jakby... Ale muszę trzymać. W październiku dopiero będę mogła przeczytać Happy Place, bo w październiku dopiero planuję jechać na wakacje. A ja już mówiłam o tym na kanale milion razy. No i trudno, i powiem jeszcze raz, że ja na wakacjach co roku czytam po prostu książkę Emily Henry, w sensie na takim wyjeździe, wiecie, wakacyjnym. I no to już jest taka moja tradycja, więc będę to kontynuować i zawsze jestem jedną książkę do tyłu. A w tym roku inne wydawnictwo wydało Funny Story, czyli nową książkę Emily Henry i wydali ją, nie wiem... miesiąc po wydaniu angielskim, więc jestem dwie książki do tyłu. I zastanawiam się, czy nie nadrobić i nie mogę sobie przeczytać Happy Place i Funny Story wziąć ze sobą, ale no nie, nie chcę tego robić, po prostu nie rozumiecie tego, że ja działam w taki sposób, że mój mózg nie umie inaczej. Ja nie umiem. Jeżeli ja już sobie powiedziałam, to już tam jesteśmy, ale w każdym razie strasznie, strasznie jestem szczęśliwa, że to czytam i strasznie jestem szczęśliwa, że trafiłam na tą książkę. Jeżeli szukacie coś takiego bardzo ocieplającego romansu, który zostanie z wami i który będzie taki po prostu, wiecie, że będziecie siedzieć i myśleć, Boże, jaki romans jest idealnym romansem? That's the one. That is the one. No chyba, że nie lubicie Friends to Lovers. To trzeba się chwilę zastanowić, bo to jest Friends to Lovers i jakby at its finest, więc nie mogę, ale idę zaraz czytać i mam nadzieję, że szybko zrobię wam jak najszybciej, w sensie dla was minie parę sekund, ale dla mnie to będzie jak najszybciej, kiedy skończę i z jednej strony nie chcę tego kończyć, bo będzie mi smutno, że skończyłam, będę musiała szukać inną książkę, którą będę chciała czytać i nie wiem, czy znajdę coś takiego, co wzbudzi takie moje odczucia, bo na razie jest pięciogwiazdkowo, zobaczymy jak końcówka, bo boję się, że końcówka może coś zrobić, ale na razie jest pięciogwiazdkowo totalnie. Więc boję się, że czegoś takiego nie znajdę. Ale z drugiej strony muszę to skończyć, no. The drama is real right now. Powiedziała, że mogę nagrać, jak płaczę. Bo płaczę. Jestem na 295, czyli zaraz kończę książkę, ale już zaczęłam płakać chwilę wcześniej. Ale teraz już jest ciężko, okrutnie. Więc jak szukacie książki, na której będziecie płakać? Znaczy nie wiem, czy każdy będzie płakał na tym, bo to nie jest jakby... I don't know. I do. Bo bardzo przywiązałam się do tych bohaterów. Ciężki czas. Zaraz skończę, ale update finalny już zrobię jutro, bo I can't. Hello, witam was ponownie z tego miejsca i przychodzę z finalnym update'em. Tak jak widzieliście wczoraj, I was crying. Dosłownie w pewnym momencie zaczęłam jakby... Zaczęły mi lecieć łzy, a potem już zaczęłam jakby w pełni płakać, bo no dzieją się takie rzeczy, które są mega przykre w tej książce. Szczególnie właśnie ta końcówka. W sensie ja już wcześniej podejrzewałam, że może coś takiego miało miejsce. W sensie jak główna bohaterka zaczęła jakby trochę więcej rzeczy mówić, to ja już podejrzewałam, gdzie to może iść i po prostu
robiło mi się mega przykro, ale jak już doszliśmy do pewnego momentu, to już w ogóle było mi mega, mega przykro i po prostu... Ale totalnie szczerze mogę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych romansów, jakie czytałam. Zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Jeżeli lubicie romanse, absolutnie must read, jakby... Totalnie. A jeżeli nie lubicie romansów, ale na przykład chcecie spróbować, to też myślę, że to jest dobry romans, bo to jest naprawdę, naprawdę dobry romans, wykonany lit. I ja się bardzo cieszę, że sięgnęłam w końcu po tą książkę. Zostawiałam ją tak na taki cieplejszy okres. W zeszłym roku już ją chciałam przeczytać. W zeszłym? Jakoś wcześniej chciałam ją przeczytać, jak ta książka u nas wyszła, ale moja przyjaciółka mówiła, że nie, musisz to trzymać właśnie jak będzie cieplej, bo no to jest w stylu każde kolejne lato, więc jakby... A ona też kocha każde kolejne lato i nie wiem, czy ona to czytała, ale to i tak na pewno będzie zachwycona, I'm sure. Bo mamy podobne odczucia co do romansów. W każdym razie bardzo polecam. Zdecydowanie, tak jak mówię, jeden z lepszych romansów. Mam w tym momencie, mam wrażenie, takie podium trzech ulubionych, takich wakacyjnych bardziej romansów i to jest Każde kolejne lato, właśnie Miłość i inne słowa i Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Śmieszną rzeczą jest to, że wszystkie, tak jak mówiłam już wcześniej, wszystkie te książki mają podobny premise. To są historie, które idą przez lata, mamy dwie linie czasowe, childhood friends to lovers, jakby wiecie jak jest. Ludzie, których spotykamy na wakacjach, to są po prostu friends to lovers, nie powiedziałam, że childhood. Ale tam wcześniej, ale te dwie pozostałe historie, tak. I bardzo się cieszę z tego powodu, jak widać mam typ, mam swój typ po prostu, więc co mogę powiedzieć? Tak czy tak, bardzo się cieszę, że to przeczytałam i naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jeśli chodzi o Kompleks grzecznej dziewczynki, też mi się podobała ta książka. Finalnie jednak zmieniłam ocenę na 3,75. Uważam, że to jest całkiem fajne i praktycznie z czwórką. Nie będę myślę o tym pamiętać aż tak długo, ale... Ale tak czy tak bawiłam się dobrze, więc udało mi się przeczytać dwie dobre książki w tym vlogu i bardzo się z tego cieszę, bo nie zawsze się to zdarza, szczególnie w mój zastój, po prostu Miłość i inne słowa była idealna. Jeżeli szukacie czegoś na zastój, totalnie, totalnie Miłość i inne słowa, myślę, że się zakochacie, ale Kompleks grzecznej dziewczynki też myślę, że będzie fajny. Nawet zaczęłam już czytać drugi tom, czyli Reputacja niegrzecznej dziewczyny i... Ta książka jest krótsza, jak widziałam już ile jest stron na Legimi. I zobaczymy, to jest o bracie głównego bohatera z pierwszego tomu, więc jestem ciekawa. A całkiem się dobrze czułam w tym miasteczku i w ogóle to jest taki mało miasteczkowy romans, więc jak najbardziej to jest chyba jakiś second chance, bo dziewczyna wraca do miasta i chyba jakby oni ze sobą byli w związku, więc jestem ciekawa. W każdym razie przeczytam sobie, myślę, że to będzie też coś fajnego i jakby no mówię, dobrze się czuję w tym miasteczku, a czyta mi się naprawdę w porządku teraz, więc I'm happy. No i tak, i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki luźny vlog. Cieszę się, że powoli wracam do czytania. Myślę, że teraz jak jest ciepło, to znowu będę w mojej romansiara era, a ja uwielbiam tą erę w moim życiu i uwielbiam czytać romanse i totalnie jakby dobrze się bawić podczas czytania, więc następny vlog na pewno już niedługo, bo skoro znowu czytam, to znowu mogę dla Was nagrywać. No i tak, i to by było na tyle. Dajcie mi znać, co Wy ostatnio super przeczytaliście i czy Wam udało się ostatnio znaleźć jakąś pięciogwiazdkową książkę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Thank you.